Siemaneczko, z tej strony Wiraz. Dzisiaj chciałem zaprezentować wam aktualizację 8.0 i ją omówić, ale najpierw, jeśli podają ci się moje filmy, to zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale. A teraz przechodzimy i po raz pierwszy odpalamy grę w nowym sezonie. Bardzo ciekawy ekran wczytywania i ratowanie świata. No i zaczynamy. Mamy jakiś prezencik. 3400 kropel. To jest masakryczna ilość. Taką ilość trzeba było zbierać parę dni. 1120 butelek. 561 oko burzy. Szokowiec Renegat. 1200 podręczników szkoleniowych. To też jest masakryczna ilość. Samemu zdobyć tyle to jest bardzo ciężko. 400 legendarnego fluxu. 2 miesiące zbierania ze sklepu. Kolejni bohaterowie. Kupon do werbunku bohaterów. Ten żeton można wymienić na legendarnego lub mitycznego bohatera okolicznościowego w księdze kolekcji. Czyli mamy 7 bardzo dobrych bohaterów do zwerbowania. Zespół 4 sztuki. Kolejny zespół do twojego zespołu bohaterów. 187 odłamek burzy. 6 300 000 PD bohatera. To też jest masakryczna ilość. Uważam, że jest to bardzo przesadzone. 6 milionów to jest 60 parę misji na setnym poziomie poczwórnych. To jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Przesadzona ilość. I ostatni bohater. No i dobra, teraz możemy poglądać, jak tutaj wszystko wygląda. Inny obrazek od razu widać. Zespół bohaterów. Możemy zapisać kilka zespołów bohaterów. No i nieźle. Wybór gadżetów jest już dostępny. Tym zajmiemy się później. Jak tylko sam zobaczę, o co tutaj chodzi. Nagram z tego jakieś odcinki, dokładnie wam wytłumaczę, jak to ustawić, jakie najlepiej wybrać. Witaj w zespole bohaterów. Tu możesz wyznaczyć dowódcę. Dowódca to bohater, w którego wciela się podczas misji. Naprawdę wygląda to ciekawie, ale na pewno też będzie bardzo ciężko to ustawić. Tym bardziej pod daną rzecz, którą będziemy robić. Teraz nie będziemy potrzebowali już tylko 3 bohaterów, ale aż 7, więc jest to naprawdę duża ilość. Zobaczmy sobie sklep z przedmiotami. No nie ulepszyła się na złoto akurat. Jakaś jedna lama. Pierwsza nowość, mamy nowe lamy. Legendarna lama ze skrytki trolla za 1000 wiosennych talonów. Przedmioty w sklepie. Możemy drugi raz kupić mityków. Listka ściskania Sara, nowy bohater. Kolejna ogromna ilość materiałów ewolucyjnych. Możemy dodatkowo dokupić 400 kropel na przykład. Dodatkowo możemy kupić znów flux, 300 sztuk, ogromne ilości. Podręczniki szkoleniowe tak samo, 900 sztuk, też wielka ilość. Machina, oblężenia niepotrzebne, żetony, kolejny bohater, ocaleniec i strzelbowy. Strzelbowego potrzebujemy, bo tego akurat brakowało mi w księdze.
dalej druga strona sklepu, Łamacz Serc. Nagrywałem odcinek o tej kuszy, jeszcze jest nie wstawiony. Tak właśnie myślałem, że powróci, no i powróciła. No tutaj dalej nic ciekawego nie mamy. Jest po prostu to, co zawsze. Żadnych ciekawych nowości nie ma. Zobaczmy jeszcze bohaterów. Dokładnie, teraz każdy bohater ma tylko swoje podstawowe umiejętności. I dokładnie, teraz każdy bohater ma swoje zdolności i nie ma żadnych wzmacniaczy. Wszystkie bonusy ustawiamy w nowym zespole. Na pewno nagram o tym kilka odcinków. Na pewno będą odcinki, jaki najlepszy zespół ustawić, pod jakie bronie, pod misia, pod zbieranie. Ale z tym wszystkim troszkę zejdzie. Zobaczmy sobie jeszcze księgę kolekcji, bo tam też się na pewno sporo pozmieniało. Od razu możemy oddać tego, którego mówiłem. Tutaj powinno nam się zmienić w schematy rozszerzenia. Oczywiście zmieniło się. Mamy do zdobycia bronie dystansowe w Intertechu i bronie białe w Intertechu. Więc jest to naprawdę ciekawa rzecz. Na pewno w najbliższym czasie będę chciał zrobić snajperkę w Intertechu. I prócz tego nic nowego nie mamy. W schematach wydarzenia też nic nowego nie ma. Stare lamy, które były, zostały usunięte. Księżycowych lam też już nie ma. Burza miłości. Zobaczymy tutaj, co jest. Aha, tutaj mamy zadania. Na nowych bohaterów. Zadanie na talony. Zadanie na złoto. Znów talony. I dwóch bohaterów. Także te zadania pewnie zrobimy jak najszybciej. Na pewno część z tych zadań będzie też robiona na live'ie. Doszły chyba jeszcze jakieś nowe misje. W ogóle tu się coś zmieniło też? Wiosenne wydarzenie. O, to jest całkiem nowa mapka. Może jakaś pusta jak na razie. Mamy nowe misje. Beta burze. 10-minutowe. Też jest to ciekawa rzecz. I dodatkowo nam się mapka zmieniła. Mamy teren nad jeziorem. Jesienne przedmieścia. Jesienne miasto. Kurczę, bardzo ciekawe. Czyli mamy kilka nowych mapek. Jesienny park przemysłowy, czyli mamy stare mapki. Tak jakby z nową szatą i dodatkowo mapka nad jeziorem. Bardzo ciekawe. W ogóle Twin Peaks się powiększyło chyba, tak mi się wydaje. I to są beta burze. Misja, która trwa 10 minut, więc na pewno będzie świetna. A dlatego, że jest krótsza, ma też mniej talonów. Dodatkowo z nowości zwiększono zdobywane PD. Na Twin Peaks jest to 4 razy PD schematu i bohatera i dodatkowo 6 razy PD ocaleńca. Jest to straszna ilość, jak dla mnie jest to na duży minus, ponieważ będzie strasznie łatwo zdobyć po prostu wszystko. Wbicie 130 mocy zajmie może miesiąc z tym, co jest teraz. Z takich dodatkowych nowości to usunięto monety dzienne. Od tej pory nie ma monet dziennych, tylko za każde zadanie dzienne dostaniemy 240 zł. To jest akurat na plus, mamy wszystko w jednym, nie mamy dwóch walut. A dodatkowo
te bronie w interdechu, które pokazywałem w księdze kolekcji, możemy zdobyć ze wszystkich lam. Mogą one się nawet trafić w ulepszych lamach. Jak dla mnie ta aktualizacja jest taka średnia, ma bardzo dużo plusów. Na pewno jest większa niż na Battle Royale, więc bardzo duży plus, że w ogóle coś tak dużego dostaliśmy. No ale z drugiej strony są też minusy. Dostaliśmy za dużo tych wszystkich rzeczy. No i po prostu gra teraz będzie 5 razy łatwiejsza niż wcześniej. To akurat jak dla mnie jest na minus. Także jak tylko nauczę się bohaterów, będzie o tym kolejny filmik z wyjaśnieniem. A na dzisiaj to już wszystko. Jeśli podobają Ci się moje filmiki, zostaw łapkę w górę i subskrypcję na kanale. Siemaneczko i do następnego razu.